wczoraj odbierałem na poczcie, to jest taka, bym powiedział, drobnostka z sądu karnego, bo to jest, że 21 lutego o 9.10 w Sądzie Okręgowym w Poznaniu przy Hejmowskiego 2 w sala wskazana będzie posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia wniesionego na postanowienie Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto i to jest w sprawie oskarżenia prywatnego w sprawie przeciwko księdzu, ja czytam księdzu, bo tu nie ma księdza, Jackowi Bielskiemu. Na 1 lutego o 11 wezwanie do Sądu Stare Miasto, Młyńska 1, sala 30, wezwanie jako oskarżony. Tutaj ten akt oskarżenia jest, nie ma, tu jest tylko, czy jest, nie ma. To gdzieś tam. W każdym razie jestem oskarżony w dwóch sprawach, które połączono. Pani imię i nazwisko? Pan dowiedział się wcześniej od pana funkcjonariusza dyżurnego moje dane. Czy pani już zrobiła refleksję nad swoim niewłaściwym, nieprofesjonalnym, niegodnym policjanta, funkcjonariusza policji zachowaniem? Proszę mnie nie obrażać. Nie, ale pani nie obrażam. Pani ma obowiązek się przedstawić z imienia i nazwiska. Nie mam takiego obowiązku. Proszę podać podstawę prawną, na jakiej pani nie ma takiego obowiązku, skoro pan policjant stwierdził, że należy to uczynić. Komisariat Policji Poznań Stare Miasto. Tak. Zgłoszenia zawiadomienia. Ja mam dyżur. Pani powiedziała, że pani ma dyżur. Moja godność, ksiądz Michał Woźnicki. Mój dyżurny, który na chwilę obecną jest osobą funkcyjną na tym komisariacie, tak? Mnie przedstawił z imienia i nazwiska. Tak. Ja nie będę powtarzała tego teraz. Ja panią proszę, żeby pani z tytułu przyuczania się do właściwego wykonania swoich obowiązków poprawiła się wobec zachowania, które by niewłaściwe, niegodne funkcjonariusza policji. Pani otwarła drzwi, zawołała mnie jako pana, widząc mnie w sutannie jako księdza, bez przedstawiania siebie. Proszę to poprawić. I podać przyczynę, dlaczego się pani zachowała na pierwszy raz niewłaściwie. Chciałabym przyjąć zawiadomienie. Tak, ja zapraszam. Bardzo chętnie się udam. Proszę. Mam pytanie, do kogo mam się udać? Do mnie. Pan zna moje imię i nazwisko. Ja wiem, że pani pięknie dano Dominika, pewnie na chrzcie świętym. Nie wygląda pani na członka narodu izraelskiego, którzy mają rzeczywiście trudność do kapłanów zwracać się per ksiądz, także wielu innych. Dobra. Ja za chwilę przyjdę do pana. Proszę się z przełożonym skonsultować jak najbardziej. Proszę wiedzieć, że się to już w intencji pani modliliście. Ksiądz Michał Woźnicki, pani to umie potrafić, umie zrobić, tak nie proszę wezwać kogoś, kto to umie zrobić. Ja wcale nie oczekuję od pani, być może pani ma alergię do kapłanów. Ktoś panią dotykał, macał, dzisiaj różne przypadki są. Ja do nich nie należę, widzę panią pierwszy raz, żywię sympatią, cały różaństwo w intencji pani zmówiliśmy i teraz jestem ciekawy, jaki jest owoc. Czy pani się gotowa przyznać, że przed 2 godzinami popełniła potworny błąd, obrażając tych wszystkich ludzi jako ofiary, nie przedstawiając się i nie dając prawa do przedstawienia się? I czy pani to dalej podtrzymuje? Czy się przyznaje do błędu i proszę go poprawić? Czy pani zrozumiała, pani funkcjonariusz Dominiko, co ja mówię? Rozumiem, co pan do mnie mówi. Cieszę się. Czyli widzę, że dalej. Bardzo nieładnie jako kobieta pani wygląda, ja stąd nie w tych skoniach na ten sposób, szanowna pani. To jest bardzo nielegalne. Nie przerywam. Pani brak kultury osobistej, szanowna pani. Dobrze. Pani jest niewiasto, jest pani w spodniach, stoi pani jak ladacznica na rogu ulicy, która czeka na okazję. Jestem księdzem katolickim, proszę się szanować, szanowna pani. Chyba, że to jest skutki noszenia maski, że na łeb uderzy, no to może tak być. Przepraszam sobie, dobrze? Szanowny pan, inaczej to nazwę. Brak dotlenienia mózgu, sprawa zakłócenia wyobrazu. Co pan spróbuje założyć o kagany? Co? Chcę, by pan buzię pod rurę wydychał autobusu i wdycha. Bo wdycha pan to, co wdycha. Ksiądz Michał Woźnicki, wezwany przez sąd z perspektywy katolickiej jest to grzech uciskania ludzi. W sądzie, w którym jesteście, są znaki masońskie. Komu wy służycie? Diabłu? Maski zakładają przestępcy. Pan jest przestępcą jako policjant? Z naszych podatków jesteście utrzymywani. Czy pan przed pisami myślisz, czy prawdą? Ja uważam, że to jest dla dobra ludzi. Ja
mam maskę. Ja mam maskę. Nie ma pani maski medycznej. Bo do piekła idziesz i do piekła prowadzisz. Ochroniarzu. Przed Bogiem za to odpowiecie. Nie wstyd pan? Łachę. Judaszowe sprawiedliwości będzie się przypisą sprzedawać. Prowokatorzy. Bandyci w masce. Kagańcy. Mam być skazywany w sprawie, w której się zachowywałem z tego tytułu, że o mało co uniknąłem z łaski Bożej, uniknąłem śmierci albo dotkliwych skutków pobicia, uderzeń sześciokrotnych pałką z całą siłą, z całą premedytacją w głowę, gdzie ten człowiek dalej jest no bezpieczny, tak? I nic w tej sprawie się nie zadziało, a mnie się już będzie karać i to na zasadzie właśnie sprawy łącznej, no bo jakiś wyrok sąd musi wydać. Więc jakaś tu jest taka dziwna sytuacja.